Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... W cyklu Jutro Nauci zastanawiamy się nad tym, jak powinny wyglądać miasta w dobie zmian klimatycznych. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Ja nazywam się Kasper Kalinowski, a Państwa i moim gościem jest Małgorzata Kociewicz, architektka z grupy projektowej Centrala. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy te zmiany klimatyczne, których już teraz doświadczamy, wpływają w jakiś sposób na to, jak projektujemy obecnie przestrzeń miejską? No, wszyscy widzimy, że ten temat termiki, temat ciepła w mieście jest tematem, który musimy sobie wszyscy najpierw uzmysłowić. Musimy zobaczyć, gdzie to ciepło ucieka, co powinniśmy uszczelnić, ale też gdzie można by było zacząć się oszczędzać. Więc nawet w poprzedni weekend wzięliśmy kamerę termowizyjną i z ludźmi na ulicach robiliśmy sobie przegląd odzieży, żeby sobie uświadomić, czy musimy zainwestować w kalesony, czy w jakieś cieplejsze buty. I rzeczywiście, nawet jak się patrzy przez taką kamerę termowizyjną, to człowiek sobie uzmysławia, jak niewiele wie na temat termodynamiki, czyli tych podstawowych praw fizycznych. I w naszym przekonaniu architektów, ten temat właśnie myślenia o tym, jak projektować ład termiczny, czyli jak myśleć o tym, żeby niepotrzebnie nie wydatkować energii, albo żeby tak myśleć o tym stadnie, czyli na przykład, żeby jeżeli ktoś klimatyzuje wnętrze, to żeby jego wywiewy nie podgrzewały sąsiadów, że będziemy myśleć w taki sposób i że ten ład termiczny będzie równie ważny, co ład przestrzenny. A te kluczowe, zwłaszcza w obecnego kryzysu energetycznego, obniżanie kosztów zużycia energii, to czy mamy jakieś sposoby, które są najbardziej efektywne i możliwe do wprowadzenia? Możemy powrócić do rozwiązań sprzed prądu, bo trochę się wszyscy rozleniwiliśmy. Mamy po prostu ustawione grzejniki i urządzenia w taki sposób, żeby w ogóle tego tematu codziennie nie obrabiać. Natomiast wcześniej było tak, że były pomieszczenia, które były chłodniejsze. Sypialni się nie nagrzewało cały dzień, tylko ona po prostu była takim zimniejszym pokojem. Musimy też pewnie sobie przypomnieć, co to jest portiera, czyli taka ciężka zasłona kotara w drzwiach, bo przeszliśmy na elektryczne dmuchawy, a może takie analogowe rozwiązanie sprzed prądu jest czymś, co wystarczy jako taki wiatrołap. Możemy wrócić do cięższych zasłon, możemy odziać ściany na przykład za pleckami, czyli takimi tkaninami, które chroniły nasze plecy od ziombu, ale też były po prostu grubszą tkaniną, więc możemy powrócić do takich prostszych rozwiązań, jeżeli chodzi o ten sezon zimowy. Natomiast musimy też doceniać jako dobro wspólne takie miejsca, które wymagają stałej kontroli mikroklimatu, jak na przykład muzea czy archiwa, w których chronimy nasze zbiory dla przyszłych pokoleń, i zacząć może też traktować wycieczki do takich miejsc jako takie termiczne doświadczenie. Czy miasta, takie miasta projektowane pod kątem zmian klimatycznych, na przykład ochrony przed upałem, czy one będą przyjazne mieszkańcom? Nie ma innego wyjścia. Te ekstrema temperatur zaczynają być groźne dla naszego życia, więc myślenie o zieleni w mieście, o cyrkulacji wody, o tym, jak architektura tworzy cień, jak w ogóle wygląda dynamika miasta, to jest, wydaje nam się, podstawa tego ulepszania naszych przestrzeni, bo tu nie chodzi o to, żeby budować nowe obiekty, tylko bardziej, żeby przekształcać to, co już mamy, bo wiemy, że samo budowanie też napędza wydatkowanie energii. Wiele z Pani projektów architektonicznych dotyczy miejskich mokradeł. Jaką rolę powinna pełnić woda w miastach? My żyjemy w wodzie wszyscy, tylko w stanie lotnym, w parze wodnej, więc ta cyrkulacja jest odpowiedzialna za chłodzenie naszych ciał, więc jeżeli mamy malutki stawik, nawet taką donicę na roślinność wodną, to wokół niej panuje taki przyjemniejszy mikroklimat w upał. I nie chodzi tylko o nas, ale również o zwierzęcych mieszkańców, o owady, o ptaki, pszczoły, wszystkie te istoty, które są zależne też od tego, na ile my ukrywamy wodę pod ziemią. Więc mokradła po pierwsze świetnie wyłapują dwutlenek węgla, są magazynami, robią to sprawniej niż puszcza, a po drugie
no, są bioróżnorodne, więc my też odpowiadają na te inne zagrożenia. Natomiast świetnie przetrzymują wodę i właśnie dzięki nim ona dłużej zostaje w krajobrazie, ale też one chłoną tą wodę, która raptownie spadnie przy jakichś nawalnych deszczach. Więc każde takie nasiąkliwe miejsce po pierwsze jest zgodne z pamięcią naszego krajobrazu, bo my żyjemy na mokradłach i zawsze Mazowsze, ja jestem z Warszawy, więc było takim miejscem, gdzie było błoto, no musimy je chronić, musimy je doceniać i nie możemy się tego błota jakby bać. Wspomniała Pani również, że można tak przeprojektować miasta, aby było w nich więcej cienia czy więcej wiatru. W jaki sposób to zrobić? Możemy przypomnieć sobie, jak świetnie działa na przykład bluszcz na fasadach. Taka zielona warstwa latem też przetrzymuje wilgoć, jest świetnym zacieniaczem. Zimą gubi liście, więc wtedy fasady są wystawione na nagrzewanie. Nie wymagają właśnie podłączenia do prądu. To jest takie rozwiązanie, które no, w Krakowie jest bardzo często stosowane i tam mieszkańcy są z tym oswojeni, ale właśnie wraca w rozmowach o architekturze w Warszawie. Bardzo ciekawy wydaje się Pani projekt, który zakłada stworzenie aktualizowanego na bieżąco przewodnika po mikroklimatach Warszawy. Na czym polega ten projekt? Zjawiska atmosferyczne są czymś, co musimy traktować jako właśnie komponent miasta. Chciałabym bardzo, żebyśmy dużo lepiej zrozumieli takie lokalne zjawiska klimatyczne. Na przykład w Warszawie rozmawiamy z byłymi szybowcami, z osobami, które kiedyś żeglowały po Wiśle, jak wyglądają warszawskie prądy powietrza, bo ta meteorologia to jest trochę taka wiedza, że wszyscy rozumiemy jej podstawy, ale to takie doświadczenie cielesne jest najważniejsze, że przez sezony ktoś obserwuje właśnie, jak się te niuanse zmieniają w danym miejscu. Jak powstają nowe budynki, to się inaczej te wiatry układają, wieżowce zawsze powodują jakieś turbulencje wokół, więc wydaje nam się, że tak jak teraz każdy z nas sprawdza pogodę, to tak samo te nasze urządzenia cyfrowe mogłyby zbierać takie mikroklimatyczne dane wokół nas i jakby budować taką bardzo szczegółową mapę mikroklimatów miejskich, żebyśmy mieli świadomość, że jak potem czy sadzimy nowe drzewa w parku, czy tworzymy nową zabudowę, jak te prądy się zmieniają. Jeżeli odbudowujemy jakiś pałac, to na ile na przykład prądy powietrza przestaną spływać po Skarpie Warszawskiej, na ile powstanie zaduch w okolicy, a na ile nie będzie miało to znaczenia. Bez takiego bardzo szczegółowego mapowania, to trochę po omacku to wszystko robimy i no potem zdarza się, że podnosi się temperatura latem o 2-3 stopnie i jakby nie widzimy przyczyn, dlaczego to się stało. A te prace są zaawansowane nad stworzeniem tego przewodnika? No nie, to jest na razie taki pomysł, o którym rozmawiamy z futurologami, więc wydaje się we wszystkich tych rozmowach, że takie szczegółowe zbieranie danych to jest to, czego nam brakuje przy budowaniu map klimatycznych dla miasta, dzięki którym moglibyśmy widzieć ten krajobraz termiczny, no ale to na razie rzucamy taką propozycję. No pozostaje jeszcze kwestia transportu miejskiego, on chyba również powinien ulec przeobrażeniu. No tak, no jakby rozumiemy, że za emisję ten transport indywidualny też w jakimś sensie jest odpowiedzialny za to, że no, rozlewają się te nasze miasta i większość osób nawet nie ma wyboru, żeby przesiąść się do jakiegoś zbiorowego transportu, więc tutaj to też jakby takie wizualizowanie danych, że ten transport zbiorowy dużo mniej tej energii zużywa na koniec, byłoby czymś, co może by takie indywidualne wybory by wsparło. Więc wszystko sprowadza się właśnie do tej termicznej wyobraźni. No bo zostaje jeszcze kwestia ochrony bioróżnorodności gatunkowej. Może miasta właśnie powinny stać się oazą dla ochrony różnorodności gatunków i na przykład większej ilości terenów zielonych. Nawet myślimy o budynkach jako takich przestrzeniach, gdzie ta zieleń zaczyna się powoli wspinać, a za nią oczywiście idą zwierzęta. Rozmawiamy o bioaktywnych ścianach. Na przykład takie naturalne budulce jak glina, która powraca do architektury, jest świetnym siedliskiem dla owadów. One sobie tam od zewnątrz gniazdują, na kilku centymetrach sobie zakładają małe jamki. Nikomu to w środku nie przeszkadza, więc myślimy o budynkach jako o takim też siedlisku dla zwierząt od zewnątrz, więc tutaj coraz więcej osób jest też otwarta na takie, powiedzmy, spontaniczne procesy. Wróciły łąki do miast, łąki kwietne, coraz więcej osób też widzi, że takie powalone pnie, butwiska, glebaria
takie brzydsze procesy w mieście też są potrzebne, to już nie przeszkadza. Rozmawiamy o brązowych dachach, czyli o takich dachach, że tam właśnie, nie wiem, gromadzone są gałęzie, a ptaki i wiatr przynoszą nasiona tych roślin, które są wokół, więc nie powstaje jakaś wyspa ogrodnicza zaprojektowana i potem pielęgnowana wśród miejskiej przyrody, ale zastanawiamy się, jak ta nasza przyroda może właśnie wspinać się na architekturę. To są takie zabiegi, które mogłyby poprawić i zazwierzęcić miasto i poprawić właśnie tą bioróżnorodność. Czy istnieją jakieś przykłady miast, które uznała Pani by za wzór tego, jak takie zmiany należy wprowadzać, jakichś konkretnych rozwiązań? Wcześniej zawsze zwracaliśmy uwagę na Skandynawię, bo tam zaczyna się od dzieci. Najpierw dzieci trafiły do natury z powrotem, zaczęto przywracać obozowiska w lesie, one zaczęły się cieszyć błotem. Tam też ta świadomość właśnie zagrożeń jest wyższa przez aktywność młodzieży. Ale teraz nasze oczy zwrócone są w kierunku Ukrainy, bo jakby bardzo podziwiamy ich z jednej strony innowacje, a z drugiej strony fakt, że nie przeszli tak zwanego euroremontu i jeszcze mają różne rozwiązania, które mogłyby też trafić na nasze podwórka. Na przykład spiżarnia, coś co u nas już chyba przestało istnieć, a w Ukrainie jest rzeczą powszechną, że wśród budynków na terenach zielonych znajdują się właśnie wspólne spiżarnie, w których mieszkańcy trzymają przetwory, więc to też widziałam w Holandii, że też wraca to do razem z kuchnią sezonową do łask, więc no patrzymy tak teraz w kierunku Ukrainy. Podczas debaty Jutronautów wspominała Pani, że wojna w Ukrainie paradoksalnie mimo ludzkich dramatów stanowi przykład ekologicznych rozwiązań. Jakie jeszcze rozwiązania możemy zaczerpnąć z Ukrainy? My obserwowaliśmy, jak roślinami wodnymi czyszczono rzeki. Były to rośliny inwazyjne, czyli szybko się namnażające, ale takie, które nie przetrzymują naszych zim i ukraińskich zim, więc jakby w ciągu jednego sezonu swoimi korzeniami wyłapywały metale ciężkie, inne zanieczyszczenia z wody, natomiast potem po prostu lód je ścinał, więc nie było takiego zagrożenia, że one gdzieś się wymknął spod kontroli i przejmął jakieś siedlisko. Bardzo nam się to podobało, bo wszystkie takie rozwiązania oparte o naturę, właśnie też niezależne od prądu, to jest przyszłość. Czyli paradoksalnie może te kraje, które są mniej zamożne, jak pani to określiła, nie przeszły euroremontu, powinny stanowić oprócz wzorców skandynawskich dla nas jakiś przykład tego, jak można zmieniać miasta, by były w zgodzie z naturą i ekologią. Tak, to się nawet już nazywa, to się nazywa lokalna wiedza ekologiczna, low-tech, czyli local ecological knowledge, i architekci zbierają takie inspiracje właśnie też bardzo dużo od rdzennych mieszkańców Ameryk, którzy mieli świetny zmysł właśnie mikroklimatyczny, po prostu rozumieli, gdzie mieszkają, zanim kolonizatorzy przywieźli nowe technologie i to wszystko zaczęli tracić tą wiedzę. No po bardzo też odległe zakątki, ale wydaje nam się, że my musimy się rozglądać po naszych sąsiadach, dlatego że mamy wspólny klimat, mamy podobne warunki, jeżeli chodzi o tę atmosferę i meteorologię. Właśnie może oprócz takich oddolnych, wartych uwagi i wdrażania oczywiście rozwiązań, jakie proponuje pani Grupa Projektowa Centrala, potrzebujemy jakichś rozwiązań na poziomie bardziej systemowym. Tak, my myślimy o ładzie termicznym w ogóle jako regulacji, dlatego że w momencie wielkich upałów wszystkie miejsca publiczne, w których jest klimatyzacja, powinny stawać się schronami klimatycznymi. Tak się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy też patrzeć nawet na zabytki jako takie miejsca, które przez to, że powstawały w tych czasach sprzed prądu, mają grube mury, mają dużą bezwładność termiczną, więc mogą stanowić takie miejsca, gdzie pewne społeczne aktywności mogłyby się przenosić w takich kryzysowych chwilach. Więc też zastanawiamy się, jak ta powinność mikroklimatyczna, czy raczej ta sprawiedliwość termiczna powinna być podatkowana, bo jeżeli jest duży obiekt handlowy i on właśnie ma wielkie wentylatornie, które wypuszczają gorąco na sąsiadów, to może powinno być to jakoś regulowane. No powinno, nie wiem, może powinna być za to opłata albo jakaś wymiana termiczna, więc możemy mówić o naszych własnych wyborach, ale wydaje nam się, że na koniec no, te zjawiska też powinny być, tak jak na przykład zanieczyszczenie światłem, powinny być tematem publicznej dyskusji, jak to powinno być regulowane.
Po tym, jak zmiany klimatyczne wpłyną na projektowanie miast, o kryzysie energetycznym, oszczędzaniu energii, o tworzeniu przewodnika po mikroklimacie stolicy, o miejskich mokradłach i rozwiązaniach, które płyną z krajów mniej zamożnych, rozmawiałem z Małgorzatą Kuciewicz, architektką z grupy projektowej Centrala. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.